Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Państwo, dzisiaj mamy 17 września. Znamienna data napaści z Rosji Sowieckiej na Polskę razem z Hitlercami, uderzenie, jak się mówi, to nożem w plecy, czwarty rozbiór Polski. I pomyśleliśmy, że miał on również swoje następstwa dla kultury polskiej. Oczywiście została ona kompletnie w zasadzie zniszczona po tym uderzeniu. Przestały istnieć instytucje polskie. I przestały też istnieć pewne ważne fakty kulturalne, jedno z takich niezwykłych przedsięwzięć, zapomnianych, szczególnie po wojnie przemilczanych, była działalność poetów grupy Wołyń. Dopiero dzisiaj, po wielu latach, odkrywamy znaczenie tej grupy i za chwilę zobaczą Państwo wystawę, która ukazuje, jak wielki dorobek jest tej grupy, jak znaczący, jak ta grupa jest godna promocji, odkrycia na nowo. Jednym z wielkich poetów tej grupy był Józef Czechowicz. Jest wśród nas pani z Muzeum Czechowicza, która powie pokrótce o jego związkach z tą grupą. I przede wszystkim poeta, syn poety z grupy Wołyń, Lecha Szajdaka, tam profesor doktor habilitowany Lech Wojciech Szajdak, który wspólnie ze mną wystawę, którą Państwo za chwilę zobaczą, przygotował i tę wystawę wcześniej Państwu jakby swoje refleksje na temat tej wystawy przekażę. Proszę zatem o krótkie refleksje panią doktor Annę Mazurek z Muzeum Czechowicza w Lublinie, Józef Czechowicz i Stepana Harlana. Proszę bardzo pani. Witamy panią serdecznie. Ja dzisiaj będę dzisiaj mówiła na temat zainteresowania Józefa Czechowicza kulturą, literaturą ukraińską, ale zanim o tym powiem, chciałam tak bardzo krótko przypomnieć sylwetkę, biografię tego poety. Józef Czechowicz to, jak wiemy, wybitny przedstawiciel drugiej awangardy, obecnie już klasyk polskiej literatury, a jednocześnie jest to poeta bardzo mocno związany z Lublinem. Urodził się w Lublinie 15 marca 1903 roku, urodził się w kamienicy przy ulicy Kapucyńskiej 3, tam spędził swoje dzieciństwo, mieszkał w suterenie, w bardzo trudnych, bardzo skromnych warunkach, pochodził z bardzo ubogiej rodziny. Jeden z literatów lubelskich, Zygmunt Mikulski, pisał, że biografia Czechowicza jest niezwykle bogata. Jest to biografia wiodąca od kołyski w lubelskiej suterenie do pozycji księcia poetów w urodzajnym na poetyckie talenty okresie literatury polskiej. A zatem urodził się Czechowicz w Lublinie, tu zadebiutował w 1923 roku utworem prozatorskim pod tytułem Opowieść o papierowej koronie. Debiutował na łamach bardzo ciekawego lubelskiego czasopisma Reflektor i bardzo szybko właśnie związał się z tym pismem. Wokół pisma Reflektor ukształtowała się grupa literacka pod taką samą nazwą, grupa Reflektor. W skład tej grupy wchodziło czterech twórców, byli to Wacław Mralewski, Konrad Bielski, Stanisław Grędziński, a czwartym twórcą tej grupy był właśnie Józef Czechowicz. W jednym ze swoich wierszy, Czechowicz w wierszu pod tytułem We czterech, Czechowicz pisze tak. Jest nas czterech na starcie, jest nas czterech na złotej linii komety. Jest nas czterech, to ja jestem czwarty. Jest nas czterech celujących do mety. Zdecydowanie z tej czwórki poetyckiej, która wtedy rozpoczęła swój bieg po poetyckie laury, najwięcej osiągnął Józef Czechowicz. To on do tej mety dobiegł, bo pozostali twórcy grupy Reflektor bardzo wcześnie rozstali się z literaturą. Tymczasem Czechowicz rozwijał się bardzo szybko. W 1927 roku wydaje swój pierwszy debiutancki tom Kami, potem przychodzą kolejne tomy. Bardzo szybko wyrasta Czechowicz w Lublinie rzeczywiście na przywódcę lubelskiej awangardy. Był niewątpliwie animatorem życia literackiego w Lublinie w 1932 roku. W dużej mierze z inicjatywy Józefa Czechowicza w Lublinie powstał Związek Literatów Lubelskich.
1933 roku poeta wyjechał z Lublina. Zamieszkał w Warszawie, gdzie znalazł zatrudnienie w wydawnictwach Związku Nauczycielstwa Polskiego. Tu w stolicy był niewątpliwie koordynatorem ówczesnej awangardy, jednym z jej duchowych przywódców. Niewątpliwie też swoją twórczością bardzo silnie oddziaływał na młode pokolenie poetyckie. Ale jednocześnie bardzo tęsknił cały czas za Lublinem. W jednym z listów do przyjaciela, do Kazimierza Miernowskiego pisał: no, Warszawa w pewnym sensie nie ma sensu. Gdybym tylko znalazł w Lublinie takie warunki pracy jak tu i takie lokum, wróciłbym jeszcze w tym tygodniu. A potem dodawał: smętno w Warszawie moim snom, a Lublin, cóż, to miasteczko jest jak ta dziewczyna Mickiewiczowska, z którą trudno, ale odjechać od niej trudno. I rzeczywiście w każdym tomie wydanym Czechowicza, wydanym już w stolicy, pojawia się w wielu jego wierszach właśnie ta tęsknota za Lublinem, lubelszczyzną. Zresztą cały czas utrzymał kontakt z ziemią lubelską. Jak sam o sobie pisał, był w stolicy lubelskim ambasadorem. Czechowicz zginął w Lublinie w 1939 roku, 9 września, więc niedawno obchodziliśmy kolejną rocznicę jego tragicznej śmierci. W momencie, kiedy wybuchła wojna, Czechowicz znajdował się w Warszawie. Pracował wtedy w warszawskiej rozgłośni Polskiego Radia. Na wyjściu wybuchu wojny, 5 września, razem z innymi pracownikami rozgłośni radiowej, ewakuuje się ze stolicy. 9 września był już w Lublinie i tu spełniły się jego złe przeczucia, że umrze młodo, tragicznie. Takie przeczucia żył całe swoje życie. W jednym z listów do swojej siostry Katarzyny Kazimiery w 1930 roku Czechowicz pisał tak: pamiętaj, siostrzyczko, o naszej wspólnocie rodowej, o wspólnotę, cokolwiek czynimy, cokolwiek myślimy, pamiętaj, siostrzyczko, o naszej wspólnocie rodowej, o wspólnocie rodu dziwnego, który się na nas zaczął i na nas się skończy. Czechowicz rzeczywiście, tak jak twierdzili jego przyjaciele, bardzo często przewidywał, prorokował swoją śmierć, miał wizję, w których tę śmierć przewidywał. Podobno bardzo często spotykał swojego sobowtóra, nazywał go ten drugi. Mówił, że ten sobowtór przypomina mu, iż tak jak każdy człowiek podlega konieczności śmierci, ten sobowtór był dla niego osobieniem przemijania, jakiegoś fatum ciążącego nad jego życiem. Podobno na krótko przed powrotem do Lublina w 1939 roku Czechowicz znowu spotkał tego swojego sobowtóra i był spotkaniem z nim przerażony. Zginął Czechowicz 9 września 1939 roku podczas bombardowania Lublina. Wstąpił wtedy do zakładu fryzjerskiego, który znajdował się mniej więcej w tym miejscu, gdzie teraz w Lublinie znajduje się Poczta Główna przy krakowskim przedmieściu. Obecnie w tym miejscu, w którym zginął Czechowicz, znajduje się pomnik poświęcony temu poecie, a grób Czechowicza możemy odnaleźć na cmentarzu przy ulicy Lipowej w szeregu mogił żołnierskich. Warto zwrócić uwagę, że Czechowicz zginął bardzo młodo, miał zaledwie 36 lat i można tutaj śmiało powiedzieć, że zarówno jego biografia, jak też twórczość została przerwana w połowie drogi, w momencie największego rozkwitu tej poezji. Zachował się wywiad, który przeprowadzono z Czechowiczem na kilka miesięcy przed jego śmiercią. I w tym wywiadzie pojawiło się też konwencjonalne pytanie o to, jakie są pana plany na przyszłość. Czechowicz powiedział wtedy, że plany ma bogate, bo po pierwsze czuje, że przeżywa przełom twórczy, że tworzy lirykę w nieco innym kształcie niż ta, którą tworzył dotychczas. Mówił, że chce tworzyć dialog, bo tak silna jest w nim właśnie ta, chce tworzyć dramat, bo tak silna jest w nim potrzeba dialogu. Twierdził, że ma w głowie mgławicę poetycką, jeszcze nie wie, co się z niej wyłoni. No i niestety ta twórczość została przerwana w połowie drogi w momencie największego w zasadzie rozkwitu tej poezji. Ja dzisiaj chciałam powiedzieć kilka słów na temat związku Czechowicza z kulturą i literaturą ukraińską, na temat jego zainteresowania tą właśnie kulturą. Myślę, że już na ten temat sporo napisano. Ja dzisiaj w czasie mojego wystąpienia będę odwoływała się przede wszystkim do tekstu doktora Jarosława Zimmermana, kierownika Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie, który dzisiaj niestety nie mógł przyjechać na spotkanie. Będę odwoływała się do jego tekstu zatytułowanego Józef Czechowicz i Stepowa Helada. Będę też odwoływać się do tekstu pani Svetlany Krawczenko na temat tłumaczeń Józefa Czechowicza z języków słowiańskich. Mówiąc o zainteresowaniu Czechowicza kulturą ukraińską, należy chyba przede wszystkim zwrócić uwagę na dość imponujący, no dość bogaty dorobek Józefa Czechowicza jako tłumacza.
w 1911 roku w ramach edycji Pism Zebranych Józefa Czechowicza ukazał się jako osobny tom zbiór przykładów tego autora, autora poematu o mieście Lublinie. I ta książka pozwala nam zapoznać się tak w miarę dokładnie z dość bogatym dorobkiem translatorskim autora Kamienia. Józef Czechowicz tłumaczył z kilku języków, z języka rosyjskiego, ukraińskiego, czeskiego, angielskiego i francuskiego. Kiedy prześledzimy listę utworów, to zauważymy, że zdecydowanie najwięcej jest przekładów właśnie z języka ukraińskiego. Jakie utwory tłumaczył Józef Czechowicz? Przede wszystkim przekładał współczesnych sobie poetów ukraińskich. Między innymi tłumaczył wiersze Olega Olżycza, Pawła Tyczyny, Jelena Małaniuka, Bogdana Łebkija, Mykoły Bażana. Warto też wspomnieć, że jeśli chodzi o poetów XIX-wiecznych, stworzył dwa wiersze Tarasa Szewczenki. Można zastanowić się, co sprawiło, co zadecydowało o tym, że Czechowicz zainteresował się w szczególny sposób kulturą ukraińską. Co zadecydowało o tym, że tak wiele tłumaczył właśnie z tego języka. Można tutaj wskazać kilka przyczyn. Jedną z nich jest niewątpliwie duże zainteresowanie kulturą ukraińską środowiska, z którego Józef Czechowicz się wywodził. Myślę tutaj o literackim środowisku Lublina. W okresie dwudziestolecia międzywojennego pojawiła się nowa generacja twórców aktywnie przybliżających kulturę, literaturę ukraińską polskim czytelnikom. I warto zauważyć, to chyba bardzo istotne, jak podkreśla Svetlana Kravchenko, że najliczniejsze grono tłumaczy poezji ukraińskiej pochodziło właśnie z Lublina. Ja chciałam tutaj przypomnieć, że od 1933 roku w Chełmie wydawany jest miesięcznik literacki Kamena. Założyciel i redaktor naczelny Kameny, Kazimierz Andrzej Jaworski, od samego początku bardzo konsekwentnie propagował na łamach tego czasopisma literatury narodów słowiańskich. Warto też wspomnieć, że bliską osobą dla Józefa Czechowicza był Józef Łobodowski, lubelski poeta, publicysta, tłumacz, piewca Ukrainy, nazywany niekiedy atamanem Łobodą, powszechnie znana jest fascynacja, no ogromne przywiązanie Łobodowskiego do Ukrainy. Również Józef Czechowicz, wywodzący się z tego środowiska, niejednokrotnie w swojej twórczości, działalności dawał wyraz swojego zainteresowania tą właśnie kulturą. Bardzo dużo tłumaczył z języka ukraińskiego, w ogóle z języków słowiańskich. Język rosyjski poznał już w szkole, natomiast języka ukraińskiego nauczył się później, pracując jako nauczyciel na Wołyniu, a także utrzymując kontakt ze swoją rodziną, która mieszkała niedaleko Lwowa. A zatem dużo tłumaczył, a poza tym chciałam zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt. Wiemy, że od 1933 roku Czechowicz mieszkał w Warszawie, był związany z różnymi stołecznymi pismami, między innymi współpracował z czasopismem Z, redagowanym przez Jerzego Brauna. I to właśnie z inicjatywy Józefa Czechowicza, jak wynika z listu napisanego przez poetę w grudniu 1932 roku do Władysława Sebyły, to właśnie z inicjatywy Józefa Czechowicza powołano na łamach czasopisma Z kolumnę propagującą poezję, literaturę narodów słowiańskich. Józef Czechowicz właśnie w tym wspomnianym przeze mnie liście do Władysława Sebyły pisze o organizowaniu owej kolumny poetyckiej, a jednocześnie dodaje, myśląc tutaj przede wszystkim o Ukraińcach i Białorusinach, dodaje, że braterstwo ludów winno się zamanifestować przede wszystkim w stosunku do tych, którzy są młodszymi braci. Ja muszę przypomnę, że program czasopisma Z przede wszystkim wyrastał z polskiego romantyzmu, polskiego mesjanizmu romantycznego. I zdecydowanie to właśnie ów mesjanizm miał duży wpływ na stosunek Czechowicza do narodów słowiańskich. Niebagatelne też na pewno znaczenie miała dla naszego poety koncepcja Rzeczypospolitej Józefa Piłsudskiego, nazywana niekiedy Jagiellońską.
jak wiemy, Czechowicz bardzo cenił marszałka, pisał on zawsze z ogromną admiracją, kilkakrotnie postać Piłsudskiego pojawia się w twórczości Czechowicza, mówił Czechowicz, że o marszałku może pisać zawsze, wszędzie i na każdą okoliczność. I niewątpliwie też ta koncepcja Rzeczypospolitej sformułowana przez Józefa Piłsudskiego też miała dla Czechowicza duże znaczenie. Ale ja myślę też, że nieobojętne dla zainteresowania Czechowicza kulturą ukraińską były również osobiste z nią kontakty. Wiadomo, że Czechowicz często bywał na Wołyniu, poza tym regularnie odwiedzał swoją siostrę Katarzynę, Kazimierę, która po ślubie z Aleksandrem Głuszewskim zamieszkała w Brodach koło Lwowa. Ja może tak już na marginesie dodam, że do dnia dzisiejszego na terenie Ukrainy żyje córka Katarzyny Kazimiery Szczechowiczów-Głuszewskiej, pani Helena Pankik. Pani Helena Pankik jest zatem siostrzenicą i córką chrzestną Józefa Czechowicza. Mieszka ona we wsi Tornopile, niedaleko Mikołajowa, też w tych okolicach mieszkają jej dzieci Lidia i Michał, a także jej wnuczka Marta. Dodać może też warto, że Lidia Deresz skończyła ukraińskę, uczy obecnie języka ukraińskiego w szkole w Mikołajowie. Jej córka Marta Deresz kilka lat temu skończyła polonistykę w Lublinie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. To było wielkie marzenie Marty i całej rodziny, aby studiowała właśnie polonistykę i właśnie w Lublinie, w mieście Józefa Czechowicza. No i to marzenie się spełniło. Teraz Marta już mieszka na Ukrainie, w Lwowie, tam pracuje. Ale ja wspominam obie panie, Martę i Lidię Deresz, ponieważ one przez pewien czas zajmowały się tym tematem, o którym teraz mówię, a mianowicie tłumaczeniami Józefa Czechowicza z języka ukraińskiego. Marta Deresz napisała na ten temat pracę licencjacką i magisterską, a Lidia Deresz kilka lat temu na łamach lubelskiego pisma Akcent opublikowała ciekawy artykuł na ten temat. To tylko taki margines, ale warto pamiętać, że te względy rodzinne, osobiste wpłynęły na zainteresowanie się Czechowicza właśnie kulturą ukraińską. Ale mówiąc o tym temacie, podejmując ten temat, ten wątek, warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt. Józef Czechowicz, to doskonale o tym wiemy, poeta bardzo mocno związany z Lublinem. My bardzo często piszemy o tym, mówimy o tym, że Czechowicz wykreował obraz Lublina, tworząc bardzo piękny, poetycką wizję tego miejsca, wprowadzając to miasto w mit poetycki. Ale jednocześnie Lublin, lubelska architektura, lubelska przestrzeń wykreowała też w pewnym sensie Józefa Czechowicza. Przyczyniła się do wykrystalizowania się jego poezji, jego osobowości twórczej. Józef Czechowicz często o tym pisał w swoich szkicach. Mówił, że to właśnie w starych murach rodzinnego miasta doznał natchnienia poetyckiego, wtajemniczenia w poezję. W jednym ze szkiców pisze, że to właśnie freski średniowiecznego mistrza Andrzeja z kaplicy Świętej Trójcy pokazały mu, czym powinna być współczesna poezja i współczesna literatura. A Jerzy Zagórski na przykład twierdził, że on zdecydowanie o wiele lepiej zrozumiał Czechowicza i jego poezję wtedy, kiedy po raz pierwszy przyjechał do Lublina i zobaczył lubelską architekturę, przede wszystkim kaplicę Świętej Trójcy. Zagórski pisał, że poezji Czechowicza zawsze zdumiewało go i zachwycało go takie niezwykłe połączenie. Z jednej strony prostota przejawiająca się w konstrukcji wierszy czechowiczowskich, a z drugiej strony niezwykła wizyjność, ogromne bogactwo obrazów. I to połączenie tej prostoty kompozycyjnej i tej wizyjności, bogatej niezwykłej obrazowości stało się dla niego bardziej zrozumiałe, kiedy zobaczył właśnie lubelską architekturę kaplicy Świętej Trójcy, w której właśnie spotyka się wschód z zachodem. Ta prostota architektury zachodnioeuropejskiej z ogromnym bogactwem, przepychem rusko-bizantyjskich malowideł. Ten styk wschodu i zachodu charakterystyczny jest bardzo dla Lublina, miasta, w którym podpisano Unię Polsko-Litewską. I niewątpliwie było to bardzo ważne dla Józefa Czechowicza. Ja tutaj chciałam wspomnieć jego poemat o mieście Lublinie. W poemacie o mieście Lublinie Czechowicz opisuje spacer samotnego wędrowca. I w pewnym momencie ten samotny, nocny wędrowiec dociera do kaplicy Świętej Trójcy na zamku.
I wtedy w poemacie pojawiają się bardzo znaczące słowa. Czechowicz pisze: klęknij, skarbiec to i serce Lublina, miasta Jagiellońskiego. Wyraźnie zatem Czechowicz łączy swoje rodzinne miasto z jagiellońską tradycją otwartości na wschód. Jak pisze Jarosław Cymerman, Lublin Czechowicza to nie tylko urokliwe zaułki i zagłąki mgły, lecz także miejsce, którego serce świadczy o istnieniu pewnego konkretnego, liczącego kilkaset lat politycznego projektu. Jak widzimy, różne powody zadecydowały o tym szczególnym zainteresowaniu się, fascynacji Józefa Czechowicza kulturą, literaturą ukraińską. Jakich poetów tłumaczył. Mówiliśmy już o tym, między innymi wiersze Olżycza, Małaniuka, Tyczyny, a zatem najbardziej oryginalnych i wyrazistych w swoim pokoleniu poetów. Niewątpliwie wybierał wiersze te, które były bardzo bliskie jego duchowości, jego emocjom, w których dawało się zauważyć wyraźne pokrewieństwo duchowe z jego własną twórczością. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Thank you.